Cześć, witajcie, z tej strony Legion, a to jest cotygodniowe, co nowego w Marvel Strike Force i tym razem omówimy sobie weekly blog post 27 stycznia. Przejdźmy sobie do stromki, co my tutaj mamy. I po pierwsze, ogłosili nam, że do Sagi Apokalips będą nam potrzebne dwie dodatkowe postacie, które ujawniają, więc będzie to i Devpool, a więc te oryginalne postacie, które niby się ludzie spodziewali, ale nie wierzyli do końca, że one będą. No jednak będą, ogłosili już w tym nowym filmiku, jak widzimy. Także to jest po pierwsze. Po drugie, dostaliśmy tu informację, że nadchodzi apokalipsa. A więc dostaliśmy informację, jakie będzie miał trejty, v Global Mutant Support. I też jego skillet opisane. Na no to trzeba będzie przeznaczyć inny odcinek. Żeby to powiedzieć, bo ten blog jest dość długi i nie będziemy się tak aż szczegółowo tą postacią zajmować się tutaj. Natomiast sobie powiemy co dalej tutaj mamy. No więc mamy ogłoszenie znowu lutowego miesięcznego eventu, gdzie będą 7 głównych milestone eventów będzie. 4 Quick Rumble, 2 Alliance Milestones, czyli na Assault, wiadomo. No i mamy tu dalej opisane, że będzie to wygrania ogólnie Titania. Orby Titanii. Do otwarcia, tak jak były teraz usa Agentem. Tak będzie Titania w tym miesięcznym ewencie. I tu mamy te self-absorbed orb fragmenty, to będą właśnie do odblokowania titanii, będą z, niej, z nich leciały jej szardy. Mamy tu też ogłoszone, że będzie 7 głównych milestone eventów 2, 6, 9, 13, 16, 20 i 23 lutego. Oprócz tego mamy Quick Rumble 3, 10, 17, 24 co tydzień, jak zwykle. I mamy Coordinated Assault od lutego, 5 lutego do 12, później 18 do 25 lutego. Jak wiecie, no to już można by chomikować ISO energię na te eventy, żeby móc je zrobić, bo też nie wiadomo, jak w miesięcznym evencie Ile punktów dadzą, także no, lepiej robić do końca, jeśli się ma możliwości w aliansie. I przejdźmy sobie teraz do tego Milestona. No, tutaj powiedzmy, 40 milestone, miesięczny event. W tym miesiącu się uda zrobić. W lutym, no, miejmy nadzieję, że też się uda to zrobić. Że nie będzie jakoś to znowu obcięte przez Skopli. Po prostu damy radę jakoś to free to play wbić. No, wszystko się okaże. Mamy tutaj jakieś zmiany, bo jak widzimy, jest więcej tych itemków, które dają punkty, więc trochę więcej tego wszystkiego. Hmm. Pytanie, jak to się rozłoży finalnie? Hmm. Następnie mamy jeszcze ranking dla tych, którzy zdobędą 300 tysięcy punktów. No, to będzie jeszcze ranking, gdzie będą, jak zwykle, do zdobycia jakieś dodatkowe tutaj. Mamy training orby, tym razem mamy też level 4 Iony. i level 5 wiadomo dla wielorybów. Chociaż tutaj też te training orby dla wielorybów, a gold orby dla pozostałych. Tyle oranżer. Tu nie ma nic ciekawego ogólnie. No, może jakieś te level 4 jony, tu się da, uda załapać, no fajnie by było, chociaż tutaj. W każdym razie przejdźmy sobie dalej. Mamy ogłoszony pierwszy event drugiego golu, tego który wystartuje, Trial of Strange, do wygrania szardy naszych Tangled Webów. I co tutaj trzeba będzie zrobić? Zebrać rajd kredyty. A więc, jak macie rajd kredyty, no to już lepiej chowajcie na mailach, bo trzeba będzie je zużyć w tym evencie. I mało tego, będzie to event aliansowy, czyli wszyscy u was w aliansie zbierają te kredyty. Muszą wszyscy homikować te nagrody na mailach z rajdów, żeby ten event coś tutaj dobić. Oprócz tego mamy otwieranie goldorbów 5000. Punktów za jeden goldorb, event trwa 4 dni. Ha! No i pytanie: Co tutaj? <noise> Jak to wszystko policzyć? No, <noise> policzymy sobie za chwilę. Ale zanim przejdziemy do podliczania, no to sobie przejdźmy dalej. Co my tam będziemy mieć? Eee. A więc, tak jeszcze. Będziemy mieć leaderboard'a na końcu z dark promo credits'ami i smartfonami, które też będą potrzebne, żeby ukończyć ten główny event. Tu jest jeden smartfon, jeden punkt. No i mało tego, że te smartfony będą do tego, dostaną jeszcze tutaj pierwsze 10 osób 6 i 7 red starsów na Durmamu, Ale to nieważne. Najważniejsze, że te smartfony zdobyte stąd będą jeszcze się liczyły, jakby, do finalnej tej tabelki z kolejnym rankingiem miesięcznym. To będzie, jakby, z tego wzięte do tamtego. No ale, no cóż, przejdziemy sobie dalej, żeby. Już nie przedłużać, bo tam już no to nie jest dla free to play. Jednak temat mamy tu dalej pokazane, że będzie znowu jakiś tu Blitz Event e, Quick Rumble pod Secret Avengersów. Więc jak macie Secret Avengersów od 3, 5 lub 7 gwiazdek, tu bardziej, no to będziecie dodatkowe punkty w Blitzie za nich dostawać. Dwudniowy event jak zwykle 100 tysięcy do i te smartfony podmiesięczny event tradycyjnie. Ponadto mamy ogłoszenie, że hmm, na Cosmic Crucible będą do złapania szardy nowej postaci Quicksilver, która jest najbardziej tutaj przez fanów yy, właśnie na liście największych fanów była ta postać i jakby fani zmusili ich do wypuszczenia tej postaci, więc będzie jako taka nowa postać. Następnie mamy 30 stycznia: wróci Pestilence Couchy Wenda, więc Morgana Lafey znowu. 5 dni pewnie, znowu tak jak to mi było. Teraz Famine, więc znowu będą szardy do wygrania. Dla tych, którzy już zrobili wszystkie szardy, no to wiadomo: tabelka druga, mi, półtora miliona. Punktów do zdobycia, żeby strony wszystkie zdobyć. Będę też nagrywał o tym filmiki, jak to zrobić. Poza tym, jakieś kostiumy nam tu do, nowe wpadną. Lokiego i Shang-Chi do sklepu z kostiumami. i jakieś tu inne rzeczy. Year of the Rabbit. Aha, Shang-Chi Year of the Rabbit. Jakiś nowy kostium będzie. No zobaczymy, to jest nieważne. Te kostiumy nic nie dają ogólnie na statystyki postaci, więc kostiumy są takie o kant wiadomo czego. Następnie mamy Strike Pass, gdzie będą do zdobycia shardy Sunfire i Dazzler, więc tu już też będzie pod Animated X-Menów. Troszkę te ubytki, które mamy w naszych Animated X-Menach, będą wyleczone, powiedzmy. Kolejna informacja. Mm. US Agent będzie wrzucony do Basic Ultimus Mega Orba Premium i do Supply Store, czyli do naszego sklepiku. Za, yy. A co ważne tutaj, DevPool będzie wyrzucony z Mega orba. No i za niego wskoczy. No dobra, yy. Elite Store, następnie Kapitan Carter wskoczy do czerwonych gwiazdek sklepu, więc też będzie można tutaj ulepszyć go wtedy za te gwiazdki i tu mamy jeszcze Titanie dzisiaj do odebrania z, ze Stora. Poza tym mamy tu opis co będzie w przyszłości z takich eventów, więc mamy Ghost a Shardy będą w Blitzie do zdobycia od 30 stycznia. Ebony, czyli Ebony Mał, Znowu wróci event legendarny. Tu jeszcze jakiś podwójny exp z kampanii i będzie wakandy do wygrania Silver i Gold Promotion Credits. No i to by było na tyle tutaj w tym niby długim, aczkolwiek nie tak długim blogu, bo jakby no mamy do podliczenia tylko ten jeden. Event z tymi, właśnie Tangled webami Tu widzimy, mamy ten itemek miesięczny Spider Weaver, który już każdy ma. Spider Noir mamy tu i Spider 2019, 30 shardów co ważne. I poza tym mamy te dwójki IONy, 400 tysięcy, sporo. I mamy Elite 5 Credit za ostatni. No ale jak tu tak sprawdzaliśmy tą punktację, no to nie jest za kolorowo, bo otwieranie Goldorbów, kto trzymał Goldorby, no to będzie wygrany. Kto nie trzymał, no to niestety będzie ciężko. Ja akurat mi się udało teraz, że chciałem ten challenge zrobić, że 100 gold orb, 1000 Goldorbów nazbieram i. Otworzę. No i widać ubiegli mnie z tym eventem i będę musiał ten challenge odłożyć i po prostu tutaj wspomóc alians w otwieraniu Golda. Hmm. No i przejdźmy sobie może do pliku, który przygotowałem z tym eventem, żeby to policzyć, jak to wygląda. No więc mamy tak. 4 dni alians Event. Zarób 1, write credit jeden punkt. Otwórz Gold or 5000 punktów. I mamy te główne majstone, czyli 1 900 miesięczny item, 5 430 shardów Spidera, 29, 6 420 tysięcy ajony czwartego levela niebieskie, 7 700 Elite Fight Credit ostatni majstor. No i jak tu sobie zrobimy założenia, że mamy 24 aktywne osoby w aliansie, Nasza dniówka wygląda tak, że zdobywamy z duma dwójki 4000, z duma trójki 5000 kredytów. Jeśli mamy 24 osoby w aliancie, no to każda osoba otwierając nagrody będzie nam generowała punkty i mamy dniówkę w przypadku duma dwójki taką, w przypadku duma trójki taką. Następnie mamy z Greki Goldorby, zakładając, że dniówka. Każdy zbiera te nagrody dzienne, że dostanie jeden orb z Greki. No to mamy 24 orby dziennie z Greki. Następnie mam tutaj taki troszkę game changer, co jeszcze może dodać tych gold orbów. Bo nie wiem, czy każdy o tym wie. Ale chodzi o farmienie jednego notka 4-6 heroes assemble, żeby zdobywać gold. No, przejdźmy sobie. No, chodzi o tego właśnie Antyvenoma. Jak widzimy, tu jest 80 fragmentów Gold Orba. Dziennie możemy 400 zdobyć. Czyli w 5 dni, jak już zaczniecie, to jeszcze po jednym Gold Orbie możecie wyłapać do eventu, żeby to zebrać. No, chyba że ktoś będzie powercore w to ładował i jeszcze otwierał więcej i refreshował codziennie tego, Noda, I żeby nabić, no ale. Zakładając, że codziennie każdy z aliansu by stąd zdobył jeden orb gold, no to mamy 24 gold orby dodatkowe z tego właśnie noda. No i podliczmy sobie w 4 dni. No to w 4 dni mamy z duma dwójki razy 4. Nasza ilość z duma trójki, bo robimy, robimy te dwie właśnie wersje, żeby dla tych co mają duma dwójkę i duma trójkę, powiedzmy mniej więcej. Były liczby. No i dla duma trójki mamy tyle w 4 dni, bo to jest czterodniowy event. I mamy z Greki Goldorby 96 w sumie w 4 dni. No oprócz tego też weźmiemy pod uwagę te 24 farmione z tego Herousa. kampanii. No i teraz trzeba jeszcze sobie przyjąć założenie, że każdy z członków Aliansu robi. Kilka nodów tam na rajdach obu, bo z, z, z tych nodów też jest. Jakieś tam punkty są więc założyłem, że 24 graczy codziennie robi po 16 nodów w rajdach, czyli powiedzmy 8 nodów z Greki, 8 nodów z Duma i tu jest policzone dla Greki, jakby to wyglądało w dzień, w 4 dni. No i razy dla jednej osoby i dla 20, 24 osób to jest suma. Jaką w 4 dni mogą mu zbierać z Greki, robiąc po 8 nodów. Tak średnio, no bo wiadomo, niektórzy robią po 14, niektórzy mało grają, niektórzy więcej, no i to tak, powiedzmy, że taka średnia. Tak samo średnio z duma dwójki, no to też wychodzi w jeden dzień w 4 dni na 24 osoby i z duma trójki też na 24 osoby, czyli to jest nasze, to są jakby nasze finalne punkty z robienia nodów na rajdach dziennych. Zakładając, że cały czas po 4, 4 dni będziecie cisnąć, cały czas rajdy, wam kluczy gdzieś nie braknie, no to zało założenie jest takie, że nie braknie. I macie aktywny alians, to na pewno nie braknie. No i teraz sobie przejdźmy już do podliczenia całościowego, a więc dum dwójka. Jeżeli macie, robicie duma dwójkę, no to musicie trzeba sumować grekę, duma dwójkę, orby jedne, orby. Drugie i 4 dni, ile dostaniecie z nagród za rajdy. No i to wychodzi tyle: 1 195 000. Dla duma trójki, czyli tylko jest zmiana tutaj w punktach, więc to jakby dochodzi i to za rajdy, za nody i za nagrody z maili. I to wychodzi tyle, dziewięćdziesiąt 298 000. I co nam to mówi? No, mówi nam to, że mamy brak do tego 28 majstona w dalszym ciągu. I tu mamy podliczone, jakie są braki do którego majstona. Jak widzimy, tyle punktów i tyle punktów. Więc to jest 600 tysięcy punktów. Tu mam jeszcze policzone, ile by trzeba było dodatkowo Goldorbu wytworzyć, żeby to zdobyć, chociaż ten miesięczny event. 141 goldów orbów musicie w aliansie otworzyć w przypadku Duma 2, żeby robiąc to wszystko jeszcze sobie dobić do tego miesięcznego itemu. Także to jest kosmos co oni zrobili ten event, po prostu jestem w szoku, że zrobili coś tak no, niesamowicie trudnego. Dla Duma trójki mamy 120 co jest i tak sporą Ilością tych Goldorbów. Wszyscy się będą rzucać na Goldorby. Teraz będzie FOMO, żeby kupować Goldorby i do, do eventu zużywać. No patrzcie, jak śmieszne liczby są przy kolejnych Milestonach. To jest niesamowite. 840 1301 Gold Orbów trzeba dodatkowo otworzyć, żeby zdobyć ostatnią Milestona i Elitwa i w kredity 5000 ich. kosmos. Ale jeszcze tutaj wziąłem jedną opcję, a więc jeżeli będziecie po 6, jeżeli już odkładacie maile z rajdowymi nagrodami i 6 dni nazbieracie te 6 maili dodatkowych przed eventem, no to mamy także dla Duma dwójki. Mam tutaj policzone, ile właśnie. Dzięki tym punktom jakby 24 osoby te maile homikowały z duma dwójki, jeszcze dodatkowo dostaniecie. I przy dumie trójce tak samo, 24 osoby chomikują nagrody przez 6 dni przed eventem, przed startem i dopiero w podczas eventu je otwierają. No to to są takie punkty i sumarycznie by to dało takie właśnie wyniki. A jeśli by to dało takie wyniki, no to mamy inne tutaj braki, jak widzimy. W przypadku Duma Dwójki brakuje tylko 128 tysięcy. Czyli to nie jest dużo. 128 tysięcy daje to, że trzeba dodatkowo tylko 26 orbów, gold orbów otworzyć. No i bardzo prawdopodobne, że ktoś tam u was w aliansie tyle gold orbów chomikował, że w sumie być może się tyle nazbiera dodatkowo i to zrobicie. Po prostu ten, choćby ten miesięczny item, żeby zdobyć do miesięcznego eventu. Natomiast w dumie trójce, no to już przy tym, jak homikujecie maile przez 6 dni, to już to macie zrobione. Więc miesięczny item wam wpada i już macie na tym etapie, nie musicie nic więcej otwierać i tak dalej. Natomiast widzimy kolejne strony to jest znowu przepaść. 700 goldorbów, 600, 900, 880, 1186, no kosmos, po prostu kosmos, co oni za event zrobili. I cóż, no na tym ja będę kończył pewnie. Jak będzie mało brakowało do tego na miesięcznego, no to polecam się gdzieś tam spiąć i to jakimiś goldorbami czy to powercorami uzupełnić i trochę podrobić więcej nodów z kampanii w kilka osób czy kupić za gdzieś albo zdobyć w jakichś innych, no, na przykład jak jeszcze Dark Dimension nie zrobiliście to spiąć się, żeby Dark Dimension zrobić i jakieś Goldorby tam dorwać. Więc no, trochę jest opcji, żeby to nadgonić, jak wam mało braknie, ale jak jakieś większe liczby, no to nie ma co się przeinwestowywać i taki event zrobili dość no nieprzyjazny, totalnie nieprzyjazny dla osób free to play, więc no niestety, trzeba się z tym pogodzić i bardzo możliwe, że ten event zaważy na całym miesięcznym evencie i nie zbierzecie punktów, żeby się wbić w ten pułap 750 000 punktów, więc to jest, to jest najgorsze, że mamy tutaj coś, bo tam jest ten Rival's Mask do zdobycia, więc 30 000 punktów wam odpadnie, jak nie zdobędziecie tego Itemku miesięcznego. Poza tym jest tutaj sporo tych smartfonów też, więc to też Wam odpadnie. Jeśli gdzieś tam się złapiecie niżej, to to Wam trochę poodpada, i, i też jest ogromny problem z tym. No ale cóż, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może będzie tu jakiś, nie wiem, przyjazny mechanizm zrobiony, że jednak się da radę zrobić bez tego aktualnego eventu, bo dla mnie to jest ten event to jest po prostu śmieszny, że coś takiego wymyślili. No i cóż, nic nie zrobimy. Także będziemy widzieć, co tu nam jeszcze wymyślą. Ulepszajcie swoje DevPool'e i Kestrel'e, bo trzeba będzie właśnie ich użyć w Apokalips. No i cóż, to tyle.